Nowodworska TV. Niespełna miesięcznej przerwie w Nowym Dworze Mazowieckim ponownie zagościł boks. 20 marca 2011 roku mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą obejrzeć galę boksu zawodowego pod nazwą Łek Bet Boxing Night. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Naszym rozmówcą jest pan Henryk Mędrecki, wicestarosta powiatu nowodworskiego. Panie Henryku, bardzo proste pytanie. Jak panu podoba się dzisiejsza gala zorganizowana w Nowym Dworze Mazowieckim? Dzień dobry państwu. Widzę, że coraz lepiej to wygląda. Coraz więcej ludzi przychodzi, jest coraz ciekawsza. Sądzę, że powinniśmy w tym kierunku iść. Swoje walki wygrali zawodnicy trenujący w klubie Champion Nowy Dwór Mazowiecki, Patryk Brzeski, Kamil Bujnarowski oraz jego brat Damian. Jak ocenia pan formę przygotowawczą tych zawodników prowadzonych przez Krystiana Rogalskiego? Czyli widać, że tutaj jest dużą pracę wkłada trener i zawodnicy się bardzo angażują w tą swoją coraz lepszą postawę. Widać, że to już nie jest bijatyka, to jest już szermierka na pięści i w tym kierunku uważam, że powinni iść. A proszę nam powiedzieć, co starostwo powiatowe planuje zrobić, jakie ma ogólne plany, żeby urozmaicić życie sportowe w naszym powiecie? Czyli planujemy takie turnieje międzygminne, a później powiatowe. Chcemy, żeby młodzież i starsi ludzie tutaj przychodzili na te spotkania. To będą różne dziedziny sportu. Siatkówka, koszykówka. Chcemy to, żeby wróciły takie bardziej przyjazne turnieje, razem rodzinne. I w tym kierunku będziemy szli. A jaki turniej na pierwszy rzut jest planowany? Czyli ja bym chciał na razie tenis stołowy. Super. Panie Henryku, dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy dalej miłego i owocnego oglądania dzisiejszej gali. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę państwa, stoi przed wami Krystian Rogalski, trener klubu Champion Nowy Dwór Mazowiecki. Krystian, swoje walki wygrali Patryk Brzeski, Kamil Bujnarowski oraz jego brat Damian, a także 14-latek Kacper Wojciechowski. Jak oceniasz walki tych swoich zawodników? Wydaje mi się tak, Patryk Brzeski, cały czas widać rozwój tego zawodnika. Nie jest to jeszcze poziom ten, który nas interesuje. Natomiast my mamy jakiś tam określony cel do końca czerwca zbudować formę taką właściwą. Myślę, że podążamy w dobrym kierunku. Natomiast Kamil Bujnarowski, podobna sytuacja, cały czas rozwój. Młodzi chłopcy dzisiaj pokazali, że oprócz tego, że potrafią wojować, to mają jakiś pomysł na to, co chcą zrobić w ringu, prawda? Czyli myślą. No i to jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem bardzo zadowolony. Powiedz nam, jakie plany przygotowawcze będą do czerwca prowadzone przez Ciebie i na jakie turnieje chciałbyś zabrać swoich zawodników? To najbliższy termin to jest 26-27 marzec u nas Mistrzostwa Mazowsza Kadetów. To są eliminacje do strefy z Warmią i Mazurami. No i zawodnicy, którzy się zakwalifikują, jadą na Mistrzostwa Polski Kadetów do Sokółki. No i tam
planujemy wystawić 6 zawodników. Mam nadzieję, że z kimś pojadę do Sokółki. No. Zawalczyć o medale na Mistrzostwach Polski kadetów. Krystian, gratulujemy świetnego przygotowania oraz kapitalnych walk i świetnych wyników Twoich zawodników. Oby tak dalej. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich na zajęcia. Krew, pot i łzy. To właśnie towarzyszyło wszystkim oglądającym dzisiejszą galę boksu zorganizowaną w Nowym Dworze Mazowieckim. Najbardziej nas cieszy zwycięskie walki Patryka Brzyckiego, Damiana Bujnarowskiego oraz Kacpra Wojciechowskiego, trenujących w klubie Champion Nowy Dwór Mazowiecki. Z hali widowiskowo-sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim Michał Dudek, Nowodwórska TV. Nowodwórska TV.